Szanowni Państwo, otwieram 26. uroczystą sesję Rady Gminy w sprawie punktu w dniu 27 maja 2016 roku. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że na sali jest 13 radnych, a więc wystarczająca ilość radnych do podejmowania prawomocnych uchwał i wniosków. Lista obecności radnych oraz zaproszonych gości będzie stanowić załącznik nr 1 do 3 protokołu. Witam bardzo, bardzo serdecznie Radę. Witam pana wójta, jego zastępcę. Witam przedstawicieli jednostek organizacyjnych Urzędu Gminy, pracowników Urzędu Gminy. Witam pracownika Rady. Witam również wszystkich zaproszonych gości. Witam bardzo długo, ale bardzo serdecznie wszystkich gorąco. Witam, witam sołtysów, mieszkańców oraz wszystkich tu obecnych. Szanowni Państwo, przejdziemy do punktu drugiego, jest to przyjęcie porządku obrad. Porządek obrad oraz dokumenty radni dostali w właściwym terminie. Czy ktoś z Państwa ma inne propozycje co do proponowanego porządku obrad? Nie ma, nie widzę, dziękuję bardzo. Jest powyższym, kto z Państwa jest za przyjęciem proponowanego porządku obrad? Dziękuję bardzo. Porządek obrad został przyjęty. Szanowni Państwo, teraz nastąpi wręczenie zaświadczenia o wyborze na radnego ślubowanie pani radnej z 19 maja, które się wybory uzupełniające, które wygrała pani Pan Szczyńska. W związku z powyższym proszę bardzo, proszę panią przewodniczącą Komisji Wyborczej o zabranie głosu. Bardzo proszę o stanie. Witamy panią radną tutaj przy naszej stronie. Jego przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej składam pani serdeczne gratulacje oraz mamy nadzieję, że pełnienie funkcji radnej przyniesie pani wiele satysfakcji, zadowolenia. No i przede wszystkim życzymy tutaj owocnej współpracy z samorządem. Jeszcze raz serdecznie gratulujemy. Szanowni Państwo, punkt czwarty dzisiejszej sesji jest to przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Protokół ten był dostępny w Biurze Rady. Również dzisiaj mamy go w obecności, więc proponuję, czy ktoś z Państwa ma jakieś uwagi co do protokołu z poprzedniej sesji. Jeżeli nie ma, to proponuję o przyjęcie go bez odczytywania. Także przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest na przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji, bardzo proszę głosujemy.
Stwierdzam, że głosowanie jest za. Kto z Państwa jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Protokół z poprzedniej sesji został przyjęty. Szanowni Państwo, dzień 27 maja to dzień uchwalony przez Sejm Rzeczypospolitej 2000 roku Dniem Samorządowca. Ta historyczna data wiąże się z wejściem w życie ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym i jednocześnie pierwszymi po upadku komunizmu wyborami do samorządu terytorialnego. Od 2007 roku polscy samorządowcy mają także swoją oficjalną patronkę, którą została się trafiona. W tej okazji wszystkim osobom, które współtworzyły i współtworzą samorząd, które pracowały i pracują na rzecz lokalnej społeczności, panu wójtowi, radnym, sołtysom, radnym sołeckim oraz wszystkim pracownikom samorządu składam dziś najserdeczniejsze życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności w życiu rodzinnym oraz satysfakcji w pracy zawodowej. Dziękując Wam za dotychczasową wspólną, codzienną pracę, dobre pomysły i decyzje. Liczę na Państwa dalsze zaangażowanie, byście w duchu odpowiedzialności, ale i z uwagą działali na rzecz dobra naszej małej ojczyzny. Życzę dużo wytrwałości oraz samych sukcesów, aby Państwa wysiłki były zawsze zauważone i docenione przez mieszkańców naszej gminy. Dziękuję bardzo. Witam bardzo serdecznie. Witam wielką rodzinę samorządową w gminie Pomigówek. Patrząc dzisiaj na osoby, które siedzą w tym miejscu, czuję olbrzymią radość i satysfakcję, że w dniu dzisiejszym przeżywamy tak ważne święto w gminie Pomigówek. Są tutaj z nami byli sołtysi, byli radni, obecni sołtysi, państwo radni, urzędnicy gminy Pomigówek, cała rodzina samorządowa. Widzimy tutaj na sali mieszkańców gminy. Dla mnie, dla wójta gminy w dniu dzisiejszym jest to szczególna chwila pozwalająca mi z optymizmem patrzeć na przyszłość. Wierzę, że dzięki wsparciu całej rodziny samorządowej wszelkie problemy będziemy skutecznie rozwiązywać, a myślę, że wiele jeszcze ciekawego przed nami. Mamy wiele ambitnych zamierzeń i właśnie dzięki wsparciu, dzięki pomocy całej rodziny samorządowej jestem przekonany, że te ambitne cele uda nam się osiągnąć. Ja Państwu dziękuję, że dzisiaj przybyliście. Jesteście siłą samorządu w Pomigówku, a samorząd w Polsce jestem przekonany, że przez te 20 lat zmienia nasz kraj i na pewno najistotniejszą rolę w nowej Polsce odegrał samorząd. Ja to widzę jako młody człowiek. Państwo, którzy już w samorządzie wiele przeżyli ze swoich obserwacji, na pewno zgodzą się z moim zdaniem. Rola samorządu jest nieoceniona praktycznie każdego dnia. Nasz kraj, Polska, zmienia się dzięki samorządom. I cieszmy się, że mamy czystą demokrację, demokrację sprowadzoną na dół, że o nasze głosy decydują mieszkańcy, potem sołectwa i władze gminy, rada i organy wykonawcze, które wójt, burmistrz. Cieszmy się, że żyjemy w wolnej Polsce, której myślę, że każdy czuje dumę i satysfakcję z tego, że jest tutaj dzisiaj w tym miejscu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Przewodniczący jest to podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przyjęcia nieruchomości w Nowym Londynie. Temat ten opowiadany na posiedzeniu poszczególnych komisji. Jeżeli Państwo radni mają jakieś pytania, to pytanie się Pan Jaka Rabin, to jest proszę. Bardzo proszę. Nie ma żadnych pytań? To ja odczytam. Pozwolę sobie odczytać uchwałę. Jest to uchwała nr 26, łamane na 2013 Rady Gminy Pomigówek z dnia 27 maja 2013 roku. Uchwały do projektu załączone zostały projekty przede wszystkim najpierw herbu, projekt herbu, dwa projekty flagi i projekt pieczęci, tak? I głosujemy uchwały, która składa się z tych trzech elementów. Okazało się, że ten projekt jakby musi być uchwałą, żeby skierować w ogóle projekt do komisji heraldycznej, skąd najpierw musimy podjąć
z uchwałą w tej sprawie. Spotykaliśmy się w komisjach z większością rad, tak? Nie wszyscy byli obecni, natomiast z tego względu dołączyliśmy dwa projekty, które okazało się, że zyskały największą Państwa akceptację. No i bardzo prosimy o decyzję, tak? Czy taki herb, taka flaga, która z tych flag i pieczęć się Państwu podoba. Z tego co pamiętam, to na komisjach przeważały głosy, żeby to była flaga biało-niebieska. Natomiast decyzja należy do Państwa. Nie wiem, czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Pan Andrzej. Że herb jest procedowany już od kilku ładnych lat, że nie była to sprawa prosta. Trzeba powiedzieć, że to nie jest tak, jak ktoś sobie myśli, że jest to kawałek obrazka. Namaluje ktoś, ktoś się zgodzi, jest piękne i przyjmujemy to jako herb. Na pewno wszyscy wiedzą, jak nie wiedzą, to mogę powiedzieć, bo teraz jestem mądrzejszy po tych spotkaniach również, że musi taki herb również odpowiadać pewnym uwarunkowaniom historycznym, których ziemi dotyczy. Tutaj akurat wiemy, że przez wiele lat znak Pomiechówka, który mamy przy drodze, który mamy również w naszej gazetce, ludzie mówią, że jest to ładne. Fakt, to my żeśmy pierwszy chcieli, aby to był, Rada Gminy chciała, aby to był herb. Jednakże Komisja Hierarchiczna nie zgodziła się ze względu na pewne uwarunkowania i potem zaproponowała ileś znaków, z których gmina wybrała no, te, które najbardziej się podobały tym radnym. Nie wierzymy w to, jako ta piętnastka przez Państwa wybrana, że będzie tak, że wszystkim się to spodoba. Jest to rzecz gustu, no. Nie chcę tutaj mówić, jeden woli córkę, drugi teściową, no. Zależy, co jest ładniejsze i nie tak będziemy na ten temat dyskutować. W każdym razie są dwa znaki. Gmina, jako Rada Gminy przychyliła się do projektu flagi biało-niebieskiej, to jest ta. Wydaje mi się, że w pierwszej kolejności powinniśmy ją procedować. I tej pieczęci. Wydaje nam się, że z tego wszystkiego, co zostało to przedstawione i po tych naprawdę kilku latach, jest to najbardziej adekwatne, jeśli chodzi o naszą gminę i według nas jest to najładniejsze. Dziękuję. Szanowni Państwo, w związku z powyższym tutaj Pani Nowogórska życzyła tego. Bardzo proszę. Do tej pory, mimo że nie mieliśmy herbów, używano w gminie i byliśmy bardzo przyzwyczajeni do tej oznaki, która przedstawiała nam rzekę, mosty i trzy choinki. Był to bardzo taki oznaka, która odzwierciedlała nasze środowisko, ale tak jak kolega mówił, teraz powiedzieli, że choinek nie można i trzeba coś innego wybrać. Zaproponowano nam wizerunek świętej Anny. To jest patronka naszego kościoła w Pomiechowie i obowiązuje już od 1400 roku. W związku z tym, no, tak długo pracowaliśmy w poprzednich kadencjach nad tym, żeby ten herb został ustalony. Nie udało się. Teraz też już dwa lata cały czas obradowaliśmy na ten temat i uważam, że skoro już inaczej nie można, prawda, po tych historycznych aspektach, które nam przedstawiano, no nie bardzo pasowało do Pomiechówka, to że trzeba jednak ten przyjąć. Niestety, ale na bardzo, bardzo wiele lat prawdopodobnie ten herb będzie obowiązywał. Nasi mieszkańcy, no nie wiem, czy będą z tego powodu zadowoleni, czy nie, no ale to było naprawdę jedno z wyjść, które musieliśmy przyjąć. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. I bardzo proszę Pana Andrzeja. Tak jak to było powiedziane, wiele kontrowersji wzbudzało samo dochodzenie do stworzenia znaku graficznego dla mieszkańców gminy Pomiechówek. Ja chciałbym powiedzieć,
takiej głosować, głosowanie będzie proste, będzie rozstrzygnięte. Ja się wstrzymywałem od początku z tego względu, że żeby wyjaśnić swoje nietypowe zachowanie w tym momencie, nie to, że mi się ten chętny podoba. Chodzi o to, że jeżeli chętny, który został nam zaproponowany, znajdują się znaki związane z parafią powiechową, chciałbym zaznaczyć, że nie cała gmina jest parafia powiechowa. Część mieszkańców jest członkami parafii Dziewcy, część jest członkami parafii Nowy Wody. I w tym momencie, przez to, że ten znak nie łączy wszystkich parafii, dlatego ja się wstrzymam, bo przez tak długie procedowanie nie doszliśmy jakby do konsensusu, ten będzie łączył wszystkich. Troszeczkę, nie chcę być na strudny czy jakoś tak, ale generalnie znak zaproponowany nie jest jakby dostawiany, bo nie musi być dostawiany przez wszystkich mieszkańców gminy. Stąd ja też to dlatego nie będę za. Dziękuję. Ja tylko odpowiem. Ja chciałem powiedzieć, że tak jak ten znak będzie odbierany, to tylko zależy od nas. To znaczy od nas wszystkich mieszkańców. Teraz, czy my się będziemy dzielić, czy my jesteśmy z jednej parafii, czy z drugiej, to będzie jak najmniej ważne. Jeśli ten herb przyjmiemy jako swój, to tak jak ze sztandarami, jak znakami. Jeśli idziemy do boju pod jakimś tam znakiem, przyjmujemy go za swój, wszystko będzie zależało od nas. Jeśli swoim dzieciom, swoim wnukom przekażemy, że to jest znak, tak, znak naszej tutaj gminy, to tak to będzie przyjęte. Jeśli od dziś zaczniemy mówić, a ja nie z tej parafii, czy coś takiego, do niczego nie dojdziemy. Wydaje mi się, że jest to najlepsze, jedyne możliwe rozwiązanie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Przepraszam, a wocem tylko prosi się. Ja nie chcę nikogo dzielić. Ja po prostu ten znak wszystkich nie może. To nie chodzi o to, że mieszkańcy wsi położonych pod granicach innych parafii są przeciwko temu znakowi. Ja do tego wcale nie nawołuję. To powiedziałem jedno, że nie wypracować ten znak, to może wszystko. Dziękuję bardzo, Szanowni Państwo, jeżeli tyle zdań. Każdy będzie rozmawiał z własnym pojęciem, jak to się uważa. W związku z powyższym, jeżeli nie ma już pytań, czy są jeszcze może jakieś pytania, to tam? No nie ma. W związku z powyższym, Szanowni Państwo, przejdziemy do głosowania. Projekt herbu, czyli mamy jeden z tych herbów, wiadomo, przedstawiamy. I głosujemy pierwszy projekt, czyli ten projekt, który był tak naprawdę najbardziej chyba razem się podoba, ale to już sobie dlatego wyjmę, czyli jak ten zaplaga z tym niemieckim stoją. Czyli kto z Państwa jest za? W związku z powyższym przechodzimy do głosowania projektu flagi. Czyli zaczynamy od tego, jak pan Andrzej Kreski mówił, ta flaga ustawiona, no, która najbardziej tak naprawdę podobała się radę. Czy kto z Państwa jest za przyjęciem tego projektu z tytułem niemieckim? Bardzo proszę. Biało-niebieskie głosy. Kto z Państwa jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, w związku z powyższym przejdę do czytania uchwały. Uchwała nr 26/2005/2013 Rady Gminy Wojewódzkiej z dnia 27/2013 roku. Podstawa prawna, paragraf pierwszy. Punkt pierwszy. Ustanawia się projekt herbu gminy Wojewódzkiej, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do uchwały. Paragraf drugi, punkt pierwszy. Ustanawia się projekt flagi gminy Wojewódzkiej, której wzór stanowi załącznik nr 2 do uchwały. Paragraf trzeci. Punkt pierwszy. Ustanawia się projekt pieczęci gminy Wojewódzkiej, której wzór stanowi załącznik nr 3 do uchwały. Paragraf czwarty. Postanawia się wystąpić do ministra spraw wewnętrznych i administracji z wnioskiem o zaopiniowanie wzorów znaków gminy Wojewódzkiej. Pierwsze herbu, załącznik nr 1 do uchwały. Punkt drugi flagi, załącznik nr 2 do uchwały. Punkt trzeci pieczęci, załącznik nr 3 do uchwały. Paragraf
Piąty. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Mury Kubek. Paragraf szósty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem niniejszej uchwały? Głosujemy. Bardzo proszę. Kto z Państwa jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Proszę, uchwała została przyjęta większością głosów. Szanowni Państwo, teraz przejdziemy do bardziej, że tak powiem, bardziej sympatyczniejszej chwili. Jest to punkt 10, jest to wręczenie pamiątkowej tabliczki najstarszym byłym radnym. I w związku z powyższym zapraszam na środek pana Eugeniusza Strzeszewskiego, pana Zdzisława Bilisia i pana Zdzisława Falaka. Bardzo proszę. Zapraszamy pana. Szanowni Państwo, mamy tutaj trzy osoby, które może nie wypada mówić o wieku, ale myślę, że w tym przypadku wypada olbrzymi szacunek dla naszych seniorów. Nie boję się tego powiedzieć. Są to osoby, które są zaangażowane w życie gminy non-stop. Praktycznie mam okazję spotykać panów w życiu codziennym, kiedy się spotkam każdym z nich, doradzają, odpowiadają i to jest bardzo miłe i sympatyczne, że mimo, że ktoś już nie jest oficjalnie radnym, ale przypominam, że tytuł zostaje, więc panowie radni, to jest tytuł, który jest na całe życie i cieszymy się my, młodzi, że możemy tutaj te odznaczenia wręczać i jeszcze raz brawa i gratulacje na pana. Nie wiem, czy panowie będą się coś powiedzieć, bo wiem, że mogą dużo mówić, więc ewentualnie 2 minuty dla każdego, bo tak sesji nie zakończymy dzisiaj. Bo to doświadczenie radni, więc pewnie jak będą chcieli to kilka słów, to bardzo chętnie posłucham. Społeczeństwo Poniekówka przystąpiło
do odbudowy swojej szkoły, która była budowana jeszcze w połowie września 1939 roku. Jeszcze murarze pracowali na fundamentach obecnej sali sportowej. Dopiero później zostali uwięzieni, a szkoła została całkowicie zniszczona, zamieniona na stajnię. Po wojnie społeczeństwo Powiechówka pamiętało o swojej przedwojennej, wspaniałej szkole, która chyba mogłaby za kilka lat zajmować pierwsze miejsce w całym województwie, bo jeszcze nie była skończona. Łącznie z starą dynastyczną był w czasie budowy. Społeczeństwo Powiechówka społecznie rozbudowało tę szkołę i obecnie chyba mógłbym sobie śmiało powiedzieć, że pod względem estetyki, pod względem wygody pracy młodzieży i gimnazjum i szkoły podstawowej zajmuje pierwsze miejsce w naszym województwie. Nie jedna szkoła warszawska chciałaby mieć takie warunki do pracy, jakie ma młodzież nasza powiechowska, naszej miejscowości. Młodzież mamy wspaniałą. Proszę Państwa, ja już jestem przecież po 80, już minęły moje lata, a z zadowoleniem muszę podkreślić tutaj, na obecnej sesji, że pomimo przecież, że ta młodzież w zasadzie nie powinna mnie znać. Jestem przynajmniej 3 razy w Powiechówku, jeżdżę na rowerze i żaden z młodych ludzi, tych nastolatków, nie przejdzie, żeby nie ukłonił się, żeby nie powiedział dzień dobry Panie. Tak mam wspaniałą młodzież powiechowską. A to co jest zasługa rodziców, to młodzież rodzice wychowują i na pewno będą wspaniałymi patriotami, wspaniałymi ludźmi i powiechówkę, tak jak sobie myślała Pani Składkowska w okresie międzywojennym, będzie zajmował pierwsze miejsce pod względem wyglądu, estetyki i wygody w całym województwie warszawskim. Tak bym chciał powiedzieć. Dziękuję za uwagę. Szanowni Państwo, ja chcę tutaj naszej władzy podziękować, że nie zapomniała o tych starych jatkach, które jeszcze my tutaj się znajdujemy. I pamiętała o nas, że nas tutaj zaprosiła. Dla nas to jest taka wielka przyjemność. Chciałbym jeszcze zaznaczyć, że tak powiedział kiedyś święty Augustyn, że ten, kto się modli i śpiewa, a ja też śpiewam tutaj naszej władzy za to, że nas tutaj zaprosiła. Wszystkiego najlepszego, radości, szczęścia, słoneczka wysokiego i pięknych co noc. Dziękujemy bardzo. Ja mówiłem, że często mam okazję słuchać społeczeństwa mieszkańców i mają Państwo przykład, że wiele ciekawych rzeczy można się dowiedzieć, poczynając od czasów II wojny światowej, bardzo szybkim tempie przejść do dzisiejszych czasów, do dzisiejszego dnia. Jeszcze raz brawa dla naszych synów. Ciebie? Bardzo szanowni Państwo, punkt 11 to wręczenie dowodów tożsamości 18 lat. Bardzo proszę o zabranie głosu Pani Kierownicy Urzędu Skarbowego. Dziękuję bardzo. A ja teraz poproszę, jak powiedział Pan Mieczysław Kiliś, przedstawicieli naszej wspaniałej Powiechowskiej Młodzieży na odbioru dowodów osobistych. Poproszę Pana Artura Nowakowskiego, Pani Aleksandra Mandela. Chciałabym teraz powiedzieć, że jest naprawdę dla nas ogromna wydarzenie.
skoro 18 lat, czy nawet po skończeniu 18 lat, kwalifikują do nowy czas. Zaczyna się wówczas zwłaszcza dorosłości, może przyjemność równą z obowiązki. Każdy chce przeżyć ten czas jak najlepiej, jak najweselej, ale wiem, że jest mi wcześniej jeszcze z tym różne obowiązki. Również, jeżeli kończycie 18 lat, jest to czas zarady, wesołości, ale też pamiętać o tym, że jest to również czas nowych obowiązków, nowych zobowiązań, nowych wyzwań. Żeby temu wszystkiemu podołać, musicie mieć dowód osobisty. Poproszę pana wójta, jak wystarczy dowodu osobistego, to wręczenia dowodu. A to za chwilę. Przechodzimy do punktu 4. Jest to jubileusz 35-lecia przedszkola w Górnym Marynkowie Kupcu. A teraz do państwa niespodzianek. Yes, boy.
Boża, pokaż się babci, babci. Nie widzę cię. Mój dom i to przedszkole, najmniejszy jak nie są, tylko szkole nie wiedziało, to jest kuzyn i dom.
Dziękujemy, dziękujemy. Służy dzieciom, to nas bardzo cieszy. W Warszawie
wszystkie struktury tego rodzaju są dawno, dawno wyburzone. A u nas tak na dobrą sprawę, gdyby trzeba było, to to przedszkole może jeszcze funkcjonować minimum 15 lat według mojej oceny. Smutno mi bardzo i nawet pomyślałam sobie z ogromną fanką tej miejscowości, bo mi tak widzę, co dobrego się robi na terenie gminy, a przede wszystkim cieszy mnie bardzo to, że dużo dobrych rzeczy dla młodzieży. Zarówno rada, jak i wójt, bo pan mówi, to jest muzyka, myślę sobie, naszego społeczeństwa, myślą o młodzieży, bo taką mamy i będziemy mieć Rzeczpospolitą, jak i młodzieży kochani, proszę Państwa. Także jest to radość dla mnie, mimo że mi oddają no, sprzeczne bardzo uczucia. Z jednej strony się cieszę, a z drugiej strony jest mi bardzo smutne. Dzisiaj obeszłam w przedszkole w koło, wszystkie sale i muszę powiedzieć, że nawet trochę łzami się zamknęliśmy, bo może w ostatni raz już patrzę na ten budynek. Ale mimo wszystko życzę całej Radzie wszelkiej pomyślności, dużo sukcesów w dalszym ciągu takiej prężności w działaniu. No i panu Wójtowi przede wszystkim sukcesów i energii na długo, długo, długo. Myślę, że społeczeństwo w przyszłości oceni tę pracę za zaangażowanie i wyjść. Dziękuję. Szanowni Państwo, będziemy mieli przyjemność wręczyć pamiątkowe tabliczki tutaj dla Pani Dyrektor. Ja korzystając z okazji, chciałbym naszej Pani Dyrektor złożyć życzenia imieninowe. Miała kilka dni temu imieninę i życzę Pani, żeby ta wytrwałość pracy w tej pięknej instytucji była jak najtrwalsza. Życzę osobistym życzeń organizacji Szczytnej. Uczestniczyły w uroczystości otwarcia przedszkola. Myślę, że te zdjęcia
niektórzy się odnajdą, że bardzo miło i sympatycznie powraca do nich. Przejdziemy bardzo szybko do rzeczywistości. Szanowni Państwo, będzie to obiekt szczególny. Tak jak znacie, będzie to 10-oddziałowe przedszkole. Dla tych, co nie wiedzą, obecne przedszkole ma 5 oddziałów. Uczy w nim się do 65 dzieci. Docelowo w nowym przedszkolu będzie to liczba do 150 dzieci. Myślę, że ważne są informacje, jeżeli chodzi o następny rok szkolny. Nauka będzie odbywać się w przedszkolu modułowym. Będzie to 7 oddziałów. Bo taką ilość dzieci już mamy, czyli w następnym roku szkolnym zajęcia będą się odbywać w 7 oddziałach. Po prostu mamy bardzo dużą liczbę dzieci chętnych do nauki w przedszkolu. Filozofia gminy jest następująca, że chcemy przyjąć każde chętne dziecko do naszego przedszkola. Jest to ambitne zadanie, ale myślę, że realne. I jestem przekonany, że we wrześniu każda chętna osoba, która będzie chciała, żeby jego dziecko uczyła się w naszym przedszkolu, staniemy na wysokości zadania i każde dziecko przyjmie. A w roku już 2014-2015 w naszym nowym przedszkolu nie będzie żadnych problemów. Myślę, że patrząc na dzisiaj na występ naszej młodzieży, naszych dzieciaków, to co do tego, że taki obiekt nam jest potrzebny, duży, przestrzenny, funkcjonalny, to nie mamy wątpliwości. Tutaj na hali dawało sobie doskonale radę i widać, że nowy obiekt również spełni oczekiwania najmłodszych. Szanowni Państwo, mamy ambitne plany, bo oprócz przedszkola integracyjnego będzie to obiekt, który będzie łączył kilka funkcji. Będzie to również Centrum Integracji Społecznej. Będą się mieścić w budynku nowego przedszkola sale wielofunkcyjne, również sale służące do rehabilitacji, sale polisensoryczne. Ma być to obiekt, który będzie służył całemu społeczeństwu. Będzie podzielony na dwie części. Jedną częścią będzie obsługiwała uczniów, a druga część będzie ogólna dostępna dla wszystkich mieszkańców gminy. Może mamy rys, jeżeli chodzi o działania. Zaczęliśmy myśleć już o przedszkolu to kilka lat temu, bo w poprzedniej kadencji już właśnie się mówiło, że przedszkole jest bardzo ważnym wyzwaniem. Przystąpiliśmy do działań w 2012. Odbyły się konsultacje społeczne. Pytaliśmy rodziców, mieszkańców, jakie są oczekiwania co do nowego obiektu. Powstał program funkcjonalno-użytkowy w kwietniu, lipiec 2012. W sierpniu został ogłoszony przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej. Mamy tutaj firma Vitaro, zaprojektowała ten obiekt. Dzisiaj możemy powiedzieć, że projektant wykazał się dużym profesjonalizmem. Projekt spełnia nasze oczekiwania. Jest to dobra dokumentacja. Będzie to obiekt energooszczędny. Tutaj jest to bardzo ważna informacja. Szukając różnego rodzaju dofinansowań, bo wiemy, że takie obiekty bardzo ciężko jest wybudować z funduszy własnych, a polityka projektowizyjna gminy zakłada pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na praktycznie wszystkie inwestycje, jakie realizujemy. I ten obiekt jest tego doskonałym przykładem. Jest to obiekt energooszczędny, na który planujemy pozyskać fundusze norweskie na budynki pasywne, a jeżeli chodzi o na chwilę obecną, udało nam się pozyskać dofinansowanie z PFRON-u, z województwa mazowieckiego na 50% tego obiektu. Kilka dni temu odbyła się sesja sejmiku mazowieckiego. Uchwała uzyskała akceptację Rady Wojewódzkiej. Praktycznie za kilka dni podpisujemy już umowę o dofinansowaniu. Czyli bardzo ważna informacja, będzie to obiekt dofinansowany przynajmniej z jednego źródła. Nasze ambitne plany dążą do tego, że to dofinansowanie było większe i to są założenia na najbliższe lata. Grudzień 2012 uzyskanie pozwolenia na budowę. O funduszach wspominałem. Rozpoczęcie budowy planujemy w przełom czerwca i lipca. W tej chwili trwa procedura
Krystyna Kowa, kłaniająca wykonawcę naszego przedszkola. Myślę, że jeszcze kilkanaście dni będziemy wiedzieć, że będzie budował naszą przedszkolę. Myślę, że można by było jeszcze na temat tego wieku dużo mówić. Myślę, że ten czas budowy będzie doskonałą okazją, żeby dokonywać szerszej prezentacji. Będziemy dużo mówić o tym obiekcie. Będzie to obiekt bardzo nowoczesny. Myślę, że w regionie podniesioną głową będziemy chodzić, bo będzie to obiekt naprawdę, który pomógł, będzie mógł się szczycić i tych uśmiechniętych twarzy, myślę, że w przyszłości będzie dużo większe. Ja mogę powiedzieć, że w rozmowach z mieszkańcami, z wieloma osobami jest duża akceptacja, żeby takie inwestycje realizować, żeby budować do przodu, nie budować na dziś, bo te obiekty będą służyć nam wiele, wiele lat i może jak spotkamy się za 35 lat, powiemy, że to była dobra decyzja i takie obiekty warto było budować. Nie chciałbym przedłużać, dziękuję za uwagę. Mogę powiedzieć co do obiektu, że będzie to największy obiekt w gminie Pomiechówek. Będzie liczył prawie 4000 metrów użytkowych, więc to będzie naprawdę potężny obiekt. A resztę będziemy ujawniać w czasie budowy. Dziękuję bardzo za uwagę. Proszę.